nadszedł czas w tym momencie na bohaterów koł main eventu. Dwa wielkie chłopy. Zobaczymy, czy wytrzyma to w tym momencie scena, bo jutro myślę, że klatkę może rozsadzić. Panie i panowie, pierwszy z dwóch Robertów. Przed wami Robert Hardkorowy Koksu! Burnejka! No to zobaczymy, co to będzie. Ło! Ale cios! Wchodź tutaj jak to arbuzy! Nie wiem, Robert, czy pamiętasz, że obiecałeś jeszcze szpagat, ale jeszcze mamy ważenie. Będziesz szpagat dzisiaj? Wiesz co, trochę zimno tutaj i nie jestem rozgrzany. Zostawię ten szpagat na jutro, na gali. Okej, okej, trzymamy cię za słowo. Powiedz mi, Robert, potraktowałeś to bardzo lajtowo. Nie chcesz pokazać to, co naprawdę przygotowałeś na Roberta? No tak, taka prawda, że przed każdą co trzy walki miałem, nie trenowałem w ogóle, ale teraz w tym przypadku trochę inaczej. Także jest inny koksu, wytrenowany, chociaż miałem tylko miesiąc, ale gdzieś tam jest ten ruch, wszystko i wystarczy, żeby pokonać. Ogląda nas ponad 54 tysiące ludzi w tym momencie i każdy z nich zastanawia się nad tym, jak została zbudowana forma na jutrzejszą walkę. I myślę, że można powiedzieć wprost, że to nie na kanapeczkach, prawda? Na hardkorowych stejkach będzie bomba! No to będzie bomba! Za chwilę spotkacie się jeszcze na ważeniu. Robert Burnejka, panie i panowie! No, dzieje się, każdy na treningu medialnym prezentuje zupełnie coś innego, jedni traktują to bardziej na poważnie, inni raczej robią sobie z tego jaja, ale na pewno jaj nie będzie jutro w klatce, tam będzie tylko ostra bitka, no i pokażą wszystko, czego się nauczyli, wszystko, co wypracowali, dadzą z siebie wszystko, bo chcą zaprezentować się wam, więc i wy bądźcie po prostu dla nich dobrzy i okażcie wsparcie, ogarniając pay-per-view, highlife.tv, a tymczasem drugim bohaterem koło main eventu będzie Robert Robur Orzechowski! Zobaczymy, co pokaże. No już widzimy, że pokaże troszkę więcej, niż pokazał Robert. Krążą plotki, przynajmniej to chyba sam Robur je rozpuszcza, że on jest najmocniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o MMA z całej ekipy hardkorowych koksów. Hardkorowych, oczywiście warszawskich koksów. No i zobaczymy, czy będzie miał okazję jutro to udowodnić. Będzie spora różnica wagi, tego jesteśmy pewni, ale widzimy, że te ciosy są bardzo mocne. I jeżeli któryś z nich dosięgnie Roberta Burnejki, może być ciężko. O, i tutaj widzimy pracę w parterze. Zobaczymy, czy właśnie w tej płaszczyźnie ten pojedynek się... O, ho, ho, ho! I gilotyna! I poptoka. Zobaczymy, zobaczymy, czy takim scenariuszem właśnie... czy taki scenariusz sprawdzi się jutro. O! W górę i w dół. Ale wydaje się, że na Robercie, który będzie ważył te 110-115 kilo, może to być odrobinkę cięższe. Bardzo dobrze. Dominacja. Robur, chodź tu do nas, chodź tu do nas. No, powiedz, jak oceniasz to, co przed chwilą zrobił Robert Burnejka? Czy uważasz, że on nie chce ci pokazać, co potrafi, dlatego żebyś nie przewidział jego taktyki? Nie, bardzo fajnie się porusza, dynamicznie, ale wiem, że schudł. Więc jestem tutaj przygotowany na jego dynamikę i myślę, że nie zaskoczy mnie niczym w oktagonie. Zaprezentowałeś tutaj różne opcje poddań. Czy wydaje ci się, że właśnie bardziej hardkorowego koksa zbijesz, znokautujesz, czy jednak może udusisz? Wszystko wchodzi w grę. Wiadomo, gabaryty gdzieś tam na pewno przeszkodzą w jakiejś dźwigni ulubionej, ale jest kilka w zapasie i będę na pewno próbował. No to my nie możemy się doczekać twoich prób. Panie i panowie, co-main event jutrzejszej gali High League 3. Robur kontra hardkorowy koksu. Do zobaczenia podczas ważenia, Robur.